Tak, wiem, bo właśnie nic nie mówisz, to, to się nie zgłaszałem. Szybko ogarniesz, to no, katapultę. Dobra. Jutro jak będę na tych na trybunach, żebym miał ten cały niestety. No po tych testach, które przeszedłem wczoraj i przedwczoraj i jeszcze dzisiaj jakieś tam jakby finalne opinie, to zaskoczony jestem pozytywnie, że jednak te testy wydolnościowe, które robiłem i wszystkie siłowe wypadły nieźle, dlatego jestem pozytywnie zaskoczony. Fizycznie mi się wydaje na tyle, ile mógłbym. Lekarze mówili, że jestem gotowy tak jakby do wszystkich obciążeń, także potrzebuję tylko po prostu bycia z drużyną i z piłką konkretnie na co dzień więcej bycia, bo po prostu w tych przygotowaniach, które odbywałem sam, częściowo z inną drużyną, to nie było to samo. Także wydaje mi się, że tydzień myślę będzie wystarczał jakoś, żeby zgrać się, chociaż poznać wszystkie imiona i nazwisko zawodników. Jak najbardziej, nawet ten pierwszy wejście do szatni, które zawsze jest jakąś niewiadomą, jakiś delikatny stresik, czy napięcie jest, no bo zawsze to grupa nowych ludzi, a tutaj dzięki temu, czy z Marcinem, którym znaliśmy się po prostu z boi, z grania przeciwko sobie, z Kosą, którym byłem, Kornelem, z którym byłem w Kielcach i z Rudolem, z Sebastianem, którym po prostu graliśmy przeciwko sobie, na cześć byliśmy, no i tyle, także zawsze to ułatwia, jeżeli tych parę osób się zna.